Hej, tu Simon Maniaczek, witam was w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. W dzisiejszym odcinku wielka, ale to bardzo wielka zmiana. Postanowiłem, że nazbieram im mnóstwo kasy poprzez malowanie obrazów, zbieranie tych jajek wielkanocnych i innych tych rzeczy, wykopywanie kamyków i tak dalej, szukanie żab i tak dalej. No i zbudowałem im dom. Zbudowałem im dom, który jest naprawdę drogi. No może nie aż taki drogi, no. Ile ja tam nazbierałem? Na malowaniu obrazów Kuba zarobił około 50 tysięcy. Nawet nie ponad, chyba 60 tysięcy na malowanie obrazów. A Monika, ona zbierała te. Zbierała tam chyba żab było około 5 tysięcy. A z pisanek było, z pisanek chyba było tylko 1000. Wiem, że dom jest warty 80 tysięcy. To wam mogę przyznać. Już się odwracam i już wam pokazuję dom. Jak widzicie, tutaj jest już cień. Jest duży, dwupiętrowy. Okej. No i jest ich nowy dom. Bardzo mi się podoba ich nowy dom. Sam go budowałem, jak zwykle ja wszystko sam buduję. To wszystko moja praca, do mnie jest ściągnięty z galerii. Ten umeblowany wystrój domu jest też przeze mnie. I tak. Tutaj była właśnie ta do wesela, czyli tutaj było wesele, łuk weselny tutaj był, czyli tutaj był po prostu weselny ogród. I przemieniłem to właśnie w taki oto ogródek z ławką i z fontanną na środku oraz z tymi z kwiatami. Bardzo mi się podoba ten ogródek. Tutaj zrobiłem, pod domem zrobiłem też mały ogródek. No a tutaj został, ogródek został na swoim miejscu. No także dobra, to zaczynamy rozgrywkę. Oni tutaj jedzą. Może sprzątnąć. Tak, już wam pokazuję. Kuchnia wygląda w ten oto sposób. Tak wygląda kuchnia. Myślę, że całkiem fajnie wygląda szafki z kuchni na wypasie. Dużo sprzętów. Lodziarka. Tak, lodziarka jest. Chciałam dać im ekspres do kawy, ale nie miałem już gdzie. Już nie miałem gdzie dać tego ekspresu. Tak wygląda łazienka na dole. To jest dolna łazienka, a tutaj mamy pokój dla dziecka, który jak już dorośnie, zostanie po prostu zmienione. Czyli ten pokój zostanie zmieniony. Na razie jest z kołyską, tylko sama kołyska i nic poza tym. Jakaś tam szafka i obrazki. Obrazki są na ścianach, tak. No i na razie tyle starczy, bo i tak przez dłuższy czas to dziecko będzie po prostu w kołysce. Okej, dalej idziemy. Tutaj mamy przedpokój, taki mały przedpokój, nic tam więcej nie ma. Salon jest taki, tak wygląda salon. Bardzo fajnie, jestem z niego zadowolony też. Z salonu taki tutaj, takie miejsce się zrobiło. Tutaj ma sztalugę. Sztalugę ma też na piętrze, bo on, no, ma dwie sztalugi w domu. No. Zawsze tam coś z tego będzie. No i tak, tutaj mamy sypialnię. Sypialnia wygląda w ten oto sposób. To jest bardzo ładnie. Ta szafa, która została wbudowana w ścianę, też naprawdę bardzo fajnie tutaj się przedstawia. Lusterko, ono świeci. Tutaj jest ten panel świecący. Tutaj jest Kuby. Tak jak, no, tutaj jest gabinet. No nie tylko Kuby, po prostu gabinet. A tutaj jest gabinet od Moniki, która będzie tutaj pisała książki i w ogóle. No a tutaj mamy taras. Taras na balkonie, to znaczy nie taras, balkon. Balkon mamy z matą do tańczenia, to co on lubi. No i z łóżkami. Jejku, z jakimi łóżkami? No i z tymi kanapami takimi ogrodowymi. Dobra, idź do toalety. Idź, masz tą toaletę tutaj blisko. I tak. Ja już tutaj im zrobiłem, żeby oni jedli, bo byli bardzo głodni.
i druga sztaluga, grill i dwa miejsca siedzące. Będzie trzecie, jak dziecko się urodzi. No także to wszystko z prezentacji domu. A teraz czas zacząć pierwszą rozgrywkę w tym nowym domu. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten nowy dom. Okej, Tobie zabawę troszkę trzeba, to możesz pooglądać sobie telewizję. A Ty możesz ten obraz abstrakcyjny namalować. I też będzie dobrze. Tak, jeszcze zobaczę, jak ona by miała gotować tutaj. Aha, jeszcze trzeba ten... to znieść z dołu. To trzeba znieść z dołu. Page down, o właśnie. Nie lubię na klawiaturze ten przycisków zmieniać. Usiądź i oglądaj telewizję. Widzisz, można. Bardzo mi się podobają tutaj te panele, że tak powiem, z dzień w spa. Salon cały w nich jest zrobiony. A kuchnia jest zrobiona właśnie w tak, jest no taka właśnie nowoczesna kuchnia, z taka biała po prostu. Jasny kolor, jasnokolorowa. Bo pierwszy raz użyłem po prostu tutaj w tej kuchni, w moich budowlach, tych płytek. Pierwszy raz użyłem płytek. Tak samo, tak, chodzi mi o ściany. Pierwszy raz ściany są w płytkach w kuchni całe. Pierwszy raz tak zrobiłem. No i to wszystko. Dobra. Także maluj, Kuba, ten obraz i widzę, że zaraz będziecie spać. Widzę, że ci zabawa rośnie przy malowaniu, to dobrze. Pięknie. Przedaj do galerii sztuki. To jeszcze jedne, to możesz jeszcze jeden. Możesz jeszcze jeden, a ty jak skończysz, dobra, zabawa ci troszkę podrosła. My jeszcze sprawdzę, co mamy w lodówce, czy tamte rzeczy też zostały. Oczywiście, że tak. Dobra, rzeczy zostały, ale możesz ugotować coś. A troszkę ci te umiejętności trzeba podkoksać. Także możesz ugotować. A ja widzę, że tutaj szafki chyba nie są potrzebne do gotowania. Do gotowania to może nie, no ale... Do jedzenia jak najbardziej. Okej, to możemy to schować, bo chciałem sprawdzić, czy po prostu będą potrzebowali blatu. Tak jak to było w The Sims 3 i 2, czy nie. Bo nie widziałem po prostu tego. Okej, to ty możesz sobie iść weź prysznic na górze. A, widzę, że z twoją energią jest bardzo dobrze. To nic, to nie idź na górę, idź sobie tutaj weź. A ty kończ to malować, też pójdziesz tą higienę se. To znaczy weźmiesz prysznic, o. I pójdziesz spać. Dobra. O, ten obraz już ładniejszy, dobra. Możesz wziąć prysznic. A ty zjedz coś. Te hot dogi, które tam zrobiłaś. Na przykład. O, i pozbierasz te plony. No i idź spać na górę. Pozbierasz te plony wszystkie i będziesz ten... Możesz jeszcze podchwaszczać i podlać to. I ten, i też chyba pójdzie spać już. Bo nie, o, jest sobie napisanka. Czekajcie, gdzie to było? Tu. Zrobię ten, jeszcze jedno. Wiem, że już po świętach dawno, ale tam. Ale co tam? Mamy 10 rosną owoców. Jeszcze 9. I będziemy mieli tą doniczkę. Ja chcę przynajmniej jedną tą doniczkę. O, jest nowa pisanka. Będzie jeszcze? Tak. I następna pisanka nowa.
To już mamy. Tej nie mamy. Tej też nie. Gdzie jeszcze te pisanki? Może by takie w jedno miejsce dać? Tylko teraz zaś nie ma gdzie znowu. To zrobimy to inaczej. W ten sposób. O. W ten sposób, a tutaj dam obraz. Taki. Nie można, dobra. To dalej jedź z tym koksem. A nie, już nie ma. Dobrze, to trudno. No i też dużo kasy z tego z ogrodnictwa było. O, jest nowa pisanka. Tylko rosną owoców nie sprzedaj. Rosną owoce dopiero teraz wyrosły. No, jeszcze ta pisanka. O, to widzę, że wyjątkowa. To też sprzedaj. Mamy matę do tańczenia przecież. Czyli mamy jedną rzadką tą pisankę, czyli chyba już nam niedużo zostało. A, to szybko się zbiera. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pisanki nam jeszcze zostały. Cztery pisanki. No, to dobrze. I pójdzie spać, bo widzę, że już rano się robi. Jest poniedziałek, a ty do pracy nie idziesz przypadkiem? No, idziesz, idziesz. Ale ładnie ta mata się ten mieni w kolorach. Już to widzę, ile te rachunki będą kosztować. Ty na szczęście nie pracujesz, to możesz się spać. To weź ty Max, jaki Max? Cały czas mi się myli, serio. Kuba, weź stawaj już, bo zaraz ten trzeba będzie... Idź mi z tym, wywal to. Okej. Nie wiem, czemu ja tego nie mogę ten wywalić. O, już mogę. Zjesz i pójdziesz do roboty, a ja ten zrobię cięcie. Nie możesz tutaj usiąść i zjeść? Właśnie. Weź ten, bo tutaj masz coś, jakiegoś drinka masz. Zapomniałam o tych drinkach. Kurczę. Chciałam dać tutaj na balkon, ale nie zmieściło się, nie było miejsca. Dobra, jest to. I leć. Okej. No to cięcie. Właśnie Monika wstała i musi do toalety iść. Dobra. Iść do toalety i widziałam, że rachunki przyszły. Rachunki 3000. No, stać nas. Tylko, że ja chcę tą inną. Chcę inną skrzynkę na listy. Tylko teraz, gdzie to było? Tutaj było. Nie, to nie tu. Ja chcę to. Nie wiem, co to jest, ale ja chcę. Tu są skrzynki na listy, o. Zero. Dobra. Także mamy... A, czekajcie, telefon dzwoni. Chwilkę. Dobra, już jestem, przepraszam was za to. W ogóle stwierdziłem, że ja w ogóle się nic nie odzywam. Dobra, także kupiłem im tą skrzynkę na listy oraz kupiłem im ten kosz na śmieci. Też oczywiście w kolorach ciemnych. Dobra, także to tyle z trybu kupowania. Trzeba odebrać te rachunki.
Nie możemy zapłacić. Mamy za mało kasy. I co to w ogóle robi? Coś to robi? Nie. Myślałam, że to jakaś fontanna będzie ładna. A to nic nie robi. To może coś innego? To na przykład? A nie, my już to mamy. Okej. Powinno być takie... No, źródełko takie powinno być. Cały czas siedzę w tym trybie kupowania i budowania. Już. Gdzie to jest? O, jest tutaj te. To chciałam. Dobra, i zapłać. Zostanie nam tak mało kasy, że to będzie niemożliwe. No właśnie. Idź jedz, póki mamy ten. Póki jest co jeść. No i później pójdziesz to odchwaszczać, kobieto, bo ty w ogóle widzę, że nie zaczęłaś nic robić. Przydałaby się ta studnia życzeń, ale nie było już kasy. A tak to się przynajmniej ją gdzieś postawi. Na przykład tu w tym miejscu. Już tyle miejsca na działce, że... Dobra, jedz i ja tego... A czemu ty nie możesz tego posprzątać? Miałaś iść odchwaszczać. No i co? Okej. Okay. Do której ty robisz? Ty pracujesz do 17, okej. Okay. Energia ci spada, kurczę. Ale musiałbyś troszkę pomalować obrazy, no bo mamy tylko 3 simoleony. Już nie. No ale co z tego? Dasz radę, chłopie. Idź maluj. Ja ci dam znudzony, ty. Ty nudziarzu. Awans kiedy będzie? No będzie. Jeszcze pomalujesz trochę obrazów i będzie jutro. Myślę, że już we wtorek będzie awans, a jest... Dobrze, no to ci jutro idziesz do pracy, no to dobrze. Ty tam odchwaszczaj. Pisanek nie ma? Nie ma. O, można ewoluować. Jej, dobrze. Ewoluuj. A winogrona są? Winogrona trzeba ewoluować. Winogron chyba tutaj są. Winogrona, no. Nie, pietruszka nie. To o, to te są. To ewoluuj. A tutaj nie można. Dobrze. To jest szpinak, okej. Okay. No to dobrze. No i pięknie. Dobra, zjedz. Może nie to. Naprawdę nie ma miejsc do siedzenia. Do jedzenia właśnie. Miejsca są chyba raczej. Dobra, weź to szybko. Rób te odchwaszczanie. No i pięknie. W ogóle chyba wolna wola jest wyłączona. Włączona jest. Wolna wola jest wyłączona. To nie wiem, czemu on idzie sam do łóżka. Ty w ogóle śpiąca nie jesteś, dziewczyno. Zbierz cały plon. Nowa, nie nowa. Niestety, ale raczej nie nowa. Kto dzwoni? A idźcie mi. On ledwo żyje, a wy mi jeszcze tutaj. Tak, mamy już taką. 40, nie 20. Marchewka, mamy tutaj szpinak, czy tam bazylię, grzyby. To jest szpinak, o.
Szpinak, bazylia, albo pietruszka. Pietruszka chyba. Pisanka. Mamy. Dobrze. To możesz iść ten na komputer. Tu, do siebie. Napisz, wróć do pisania, tygryski nie czynią. Kto zaś do niego dzwoni? Idźcie mi. Poszłaś na ten, dobra. To tamten pokój nie wiem po co będzie. Trudno. Okej, chwilę tutaj posiedzisz przy tym komputerze i pójdziesz już spać. Chociaż u ciebie z energią. Z energią to nie ma problemu niestety. Ale napisać książkę napiszesz. Dobra, to żeby was nie zanudzać, to ja już się widzę z wami rano. Dobra, okej, jest już rano. Kuba wstał właśnie. To niech idzie skorzystać z toalety. I pomalujesz trochę. Jeszcze cię tutaj do malowania trzeba będzie i trzeba będzie pocieszyć ci żonę. Albo niech tutaj... O, rozmawiaj. Niech oni tutaj... cię ten pocieszą w towarzystwie. Okej, ty już tutaj się ogarnąłeś z potrzebami fizjologicznymi. O ile jak to brzmi. A to towarzystwo też już rośnie mocno. No okej. To idź teraz ty idź spać. Chyba znowu zrobię cięcie, jak on będzie do pracy szedł. Nie! Odcinek z samymi cięciami. Bo ona ma w ogóle zegar przestawiony jakiś. Zamiast chodzić spać o północy, to ona będzie teraz łazić. Czekaj, ty jeszcze nie pójdziesz. Weź i mi to sprzedaj. Nie, nie tu. Ty zjesz sobie ten gdzieś indziej. Idź. Idź do roboty. No. Wynocha. Ciebie. Wynocha. Jejku. Tak, ty wstawaj. Ty wstawaj, bo tobie trzeba ten... kupić, żebyś ty zmieniła wreszcie ten. A nie masz tyle za ten. Nie masz tyle punktów. Nie masz tyle punktów. Zainspirować się. Barbara w krzakach, o matku. No to tak, Kai, ona idzie. Przyszła do ciebie. Spróbuj pocieszyć ją. A ty tam pracuj ciężko, bo ma być awans. Ja cię dam znudzony, ty nudziarzu. Popraw humor. I poznaj ją. Podziel się pomysłami. Idź, dziecko. To weź jej opowiedz dowcip właśnie. To nie był dowcip? Okej. Dowcip, o, jest. Zainspirować się? Tak, zainspirujesz się jak ten. Jak Kuba, jak, no tak. Jak Kuba ten dostanie awans i dostanie taki obraz, takie obrazy do inspirowania, wiecie, z aurą emocjonalną, no. No to wy sobie tutaj świetnie gadacie. Przydałby się jednak ten ekspres do kawy. O nie, tak bym chciał ten ekspres. To by się przydało powywalać. O, to.
To tutaj musi stać. No ale maszynka do popcornu też się przyda jednak. Altem może to przenieść. O właśnie, teraz to jakoś wygląda przynajmniej normalnie. To może jeszcze coś się zmieści. O tak, no i dobrze. No i będzie ekspres do kawy. Tutaj. Oczywiście ten normalny, bo na inny nas nie stać. Oczywiście. No i okej, chociaż ta mikrofalówka nam nie jest potrzebna jest. Aha, to nie tak. Nie. O. Zapasz kawę. A, czekaj, ja zrobię tak. Więcej opcji. Działania. Dodaj do grupy, o. Albo utwórz grupę. Nie tu, gdzie idziesz? Hej! Majka, bo ona ma jakąś majkę. Ja mówię na nią Majka. Idziesz, chodź. No nie umiem cię złapać, no. Kluby. Nie kluby. Co nam żresz? Patrzcie, no co za ham. Utwórz grupę. No, tak miało być. Pijesz. Dobrze. No, i super. Bardzo ładnie to wygląda. Jak tam? Będzie awans? No dawaj, będzie. Powiedz, że będzie. Ty w pracy do 17. Powinien być. Okej. Chimere Jabin Slawfish. Flizza Jabin. No i porozmawiajcie sobie. Plotkuj. Poplotkuj z nią. No ej, oglądajcie też telewizor w międzyczasie. Tak trudno? Będzie awans, to dobrze. Okej. I tobie potrzeby spadły katastrofalnie. Idź skorzystaj. Nie, nie pomyśl pod prysznicem. Weź gorący. Nie, weź prysznic zwykły, weź szybki prysznic. Nie powinna mieć rąk. Ona powinna od razu do prysznica iść. Zapomniałem. 275. A tobie energia spada. Nie. A ty masz ile? O, ty masz dużo, ale nie mogę teraz kupić. Też niedobrze. Zup popcorn jej. To pooglądacie jeszcze trochę film, bo ja będę chciał, żebyś ty jeszcze książkę napisała. Drugą. Bo ile ty za tą pierwszą książkę dostajesz, kobieto? Nic. Weź porcję sobie, weźcie sobie porcję razem. Wiedziałem, dziękujemy bardzo. Nic nie dostał. Trudno. Weź prysznic. Kupię jej ten zamiennik snu. Gdzie on jest tu? Wypijesz go za ten czas. Już? No i super. Może byście tak porozmawiały sobie? Okej. Nie wnikam.
Skorzystaj. Wum. A, fibna? Fina? Fincy jongi! Ach, wanu. Ależ ty flirciarski się zabił. Troszkę romantyczności też się przyda, bo tobie towarzystwo trzeba poprawić, no to znaczy wam obu. Ojej, nie! A dopiero co narzekała. Usiądź i rozmawiaj tutaj. No super. Dobra. Noc się robi. No chyba was pogięło. Co to miało być? Co to miało być? Przepraszam bardzo. Proszę ją w tej chwili, proszę ją w tej chwili tutaj. Czemu, gdzie wyjdziecie? To trzeba aż iść poza dom? Widzicie, widzisz, widzisz co narobiłeś? Ja cię zaraz tutaj, proszę w tej chwili tutaj zacząć się godzić ze sobą, albo zaraz was wyprowadzę oboje. Proszę pata pata zrobić w tej chwili. No, nareszcie. Może to pomoże. No, zabawa urosła. Już poprawiły się między wami związki? Tak, to dobrze. To ty idziesz pisać książkę. Napisz. Poezję napiszesz. Napiszesz poezję i ja już cię zostawię. Wyślesz tą książkę. Tak. Ja mam nadzieję, że już wam się związki poprawiły, tak? No, dobrze. Nie wiem, co to miało być. Jestem tak wściekły na niego, bo to jego wina. Idź już. Twoja też to wina jest. Ty w ogóle obrazu nie namalował obrazu w ogóle. Wstawaj, musisz iść zjeść. Może już dość z tymi hot dogami. Nie, zostaw. To. To masz zjeść, zjesz, namalujesz obrazy. A czy nie ma... Czemu ty nie usiądziesz od razu? Ty tam to pisz, może za ten czas napiszesz, jak on będzie malował. Musi namalować, bo kasa też musi być. A rachunki trzeba zapłacić. A nie, już zapłacone, zapomniałem. Trzeba będzie to poupróżniać. No właśnie, kawa się zepsuła już. No także oni oboje malują i ja już zaraz będę kończył ten odcinek spokojnie, już zaraz, już nie będę przedłużał. Dobrze, sprzedaj do galerii sztuki. Ty namalowałaś już coś tą książkę? Napisałaś, przepraszam, namalowałaś książkę. Mhm. Mamy piąty poziom. Super. No ja chcę poczekać, aż ona te namaluje tą książkę, bo chcę, żeby oni tam jeszcze się... flirt był jeszcze jakiś. Nie chciałem wejść w galerię. W to też nie chciałem wchodzić. Ja już jestem rozkojarzony jakiś. Przepraszam. Ten odcinek będzie dziwny. I długi chyba. Nie, nie maluj obrazu ten, weź tańcz. A nie możesz, bo muzyka jest wyłączona, dobra. Słuchaj. Muzyki barokowej, nie. Włącz pop. Idź tańczyć, bo widzę, że tobie jest to potrzebne. No kończ to malować. Pisać znowu. Kończ to pisać, już cię błagam.
Dobrze, weź wydaj, sprzedaj wydawcy, właśnie, teraz już można. O, bateria ci się wyczerpuje, idź spać. Ty zjesz i też się położysz tu. Okej. Dobra. Ja już nie przedłużam. Także kończę ten odcinek. To by było wszystko na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć.